Witajcie, ja jestem Magret i zapraszam Was na kolejny odcinek z serii LEGO Harry Potter. Właśnie wyszliśmy od... No Harry, czekaj. Właśnie wyszliśmy od profesora Dumbledora, gdzie oglądaliśmy w myśl odsiewni wspomnienia odnoszące się do Lorda Voldemorta. A przynajmniej młodego Toma Riddla. Dobra. Czyli co, teraz możemy chyba wracamy się tą samą drogą, tu już mamy otwartą wcześniej, no dotarcie do gabinetu dyrektora było dość skomplikowane. Co ty tutaj masz? No? A, po prostu zbroję. Dobra, czyli to już mieliśmy odkryte, czyli w tym momencie już raczej nie potrzebujemy jej odkrywać. A jednak, jakieś monetki wypadły. No okej. Tu chyba możemy sobie Defindo. Ja nie wiem, czy tego już właśnie nie odkrywaliśmy wcześniej, ale chyba nie. Co tu ma? Aha! No, cześć kolego. Fajnie, że się schowałeś, ale no... Dość ciekawie. Ciekawe zamknięcie. W każdym razie. Ostatnio mieliśmy okazję oglądać... A tu? Coś będziemy? Nie, na razie siła, na razie eliksiry nam niepotrzebne. No, ale mieliśmy okazję obejrzeć wspomnienia dotyczące młodego Toma Riddla, zarejestrowane przez Dumbledora. Czyli poznaliśmy wczesne losy chłopca, który przebywał w sierocińcu i odkrywał dopiero swoje magiczne zdolności. A teraz... Tutaj co? Aha, tutaj było to ten płacz, bo tutaj, no dobra. Czyli mamy już dwóch studentów w opałach uwolnionych, a tutaj widzę Lavender. Dziewczyno, daj ty nam trochę spokoju, szczególnie Ronowi. W sumie ciekawe jak twórcy LEGO przedstawią nam relacje Lavender i Rona, bo to w książkach była dość intensywna. W filmie też. A ciekawe jak podejdą do tego w grze. Okej, tutaj mamy plac. No pomożemy sobie pozbierać te monetki, żeby już tak nie straszyły tutaj dookoła. Tutaj też mamy jakiś kociołek, ale to kociołka na razie nie będziemy zbierać. I tutaj chyba jeszcze będziemy mieć niedługo, jeśli to jest zgodne z lorem filmu, przyjęcie bożonarodzeniowe, na którym będziemy mogli pójść do Slughorna. No i jakby przypodobać mu się jeszcze bardziej. Ale nie uprzedzajmy faktów, tylko na razie podążajmy za Nickiem. Gdzie nas prowadzisz? A z powrotem na Hogsmeade? Czemu? Aha, tutaj się mamy znaleźć. No i gdzie my będziemy biec? Na peron? A nie, tam. Dobra, czyli prawdopodobnie musimy użyć fokusa. No, Harry. Harry, dawaj tutaj. Aha, czyli tą chochelkę chyba gdzieś tutaj widzieliśmy wcześniej. Nie wiem do końca, co to jest. Nazywam to roboczo chochlą, ale naprawdę, nie mam pojęcia, co to może być. Okej, czyli kolego, masz klucz do przejścia? Masz. No dobra. Czyli co, otwieramy, ale gdzie my będziemy szli właściwie? O, to jest ciekawe. Chyba tej lokacji jeszcze nie mieliśmy. A, dobra. Bo teraz będziemy szli do Hogsmeade, ale z drugiej strony, to znaczy nie przez peron, tak jak mieliśmy, bo tam mieliśmy tylko peron, a we wcześniejszej części, w serii kolekcja lata 1-4,
gdzie Harry przekradał się do Miodowego Królestwa, przechodziliśmy przez tunele, które pokazali nam bracia Weasley. A teraz? Teraz chyba my poznamy po prostu standardową drogę, taką zupełnie inną. Okej. Tu co mamy? Jacyś studenci, po prostu uczniowie, bawią się w aniołki na śniegu. No i Hogsmeade już znamy, byliśmy już tutaj. Ono wygląda tak samo? Chyba tak. Okej. I śnieżna kula, gdzie ona poleci? Oj nie, wróćmy. Tutaj coś będziemy mogli odkryć, tylko musimy... Oj, sorry Hermiona. Musimy zdobyć okulary żonglera, te, które podarowała nam, które właściwie odblokowała dla nas Luna. I będziemy musieli spojrzeć przez nie, bo tutaj ta poświata chyba będzie świadczyła o tym, że tutaj mamy coś właśnie ukrytego. A żongler? Żongler będzie tu, okej. No to bierz Harry. I chodź, sprawdzimy od razu, co tam jest. O, właśnie, tutaj coś jest. No, czaruj. Bałwan po prostu. I tyle? O! Dobra, czyli ten klocek możemy odnieść do Hedwigi. My już wiemy, znamy to z poprzednich części i wiemy, jak to funkcjonowało. Natomiast nie wiem, gdzie Hedwiga będzie je zanosić i co one tak właściwie tutaj nam reprezentują, ale... A, będziemy mnożyć nasze punkty razy dwa. No, fajnie. Tutaj też. Okej. Tutaj Hermiona. Ale wydaje mi się, że to już odblokowywaliśmy, tylko po prostu ze względu na to, że musiałam powtórzyć rozgrywkę, część rzeczy jest znowu zablokowanych, także może nie będziemy się tym zajmować w tym momencie, jakoś poza streamem albo w wolnym, no, poza streamem, poza odcinkiem, albo w wolnym jakimś, wolnej grze. Spróbuję odblokować te elementy, które no, nie są częścią fabuły per se, ale są częścią gry. Okej. Tutaj jeszcze ktoś, no dobra, ale okej, idźmy. Zobaczymy, co też ciekawego wydarzy się w Miodowym Królestwie. Aha, czyli mamy spotkanie uczniów i profesora Slughorna. Cześć. Czyli profesor tutaj sugeruje, żeby Harry kupił sobie piwo, a nie dla niego, żeby przyniósł piwo. No dobra. Aha, Ginny i Dean Thomas. Sorry, Dean. Aha, to a w Ginny nie możemy? Ach, chyba nie. No dobra, to nie będziemy zaczepiać Ginny, a postaramy się przynieść właśnie piwo dla profesora Slughorna. Madame Rosmerta. Bardzo prosimy. O jeden kufel, co? Aha, to jeszcze nie. Musimy najpierw obsłużyć wszystkich pozostałych. A nie, musimy zdobyć te kufle, tak? No dobra, no to zobaczmy, co tutaj będzie możliwe. No cześć chłopaki, nie widzieliście może gdzieś tu leżących kufli? A, tu jest jeden. Okej. Okay. Czyli tu mamy w szafce kolejne. I jeszcze gdzieś będzie ukryty jeden kufel, tak?
Odkładamy. Tutaj już nie mamy za dużo interakcji z obrazami. We wcześniejszej części tych interakcji z obrazami było zdecydowanie więcej i mogliśmy właśnie za pomocą obrazów coś wyciągać, coś znaleźć ciekawego, a tutaj no niestety tego nie możemy zrobić, ale coś się tutaj zaświeciło, okej. Co to jest? Nie wiem, nie widziałam do końca, co tam było, ale no uznajmy, że... Okej, tutaj też nie. A tutaj? Aha, to już chyba odkrywaliśmy nawet. Tutaj jeszcze raz wskocz, Harry. Harry, wskocz na stół jeszcze raz, bo wydaje mi się, że tutaj nad profesorem Slughornem jeszcze coś było. A, tu nam się drzwi otworzyły, okej. Czyli tutaj mamy, ale tutaj nad profesorem Slughornem jeszcze coś jest. Okej. Aha, no. Myślałam, że to będzie element, który pozwoli nam na odblokowanie piwa dla profesora Slughorna. A okazuje się, że nie. Tutaj... A nie, dobrze, to tam się błyszczy chyba coś na górze, a nie ten element. Ale jeszcze spróbujmy... A nie, jednak. Tutaj co? A, tylko monetki. Dobra, no to zeskakujemy. Tutaj też. Tu od Ginny nic nie dostaniemy. Od Dina tym bardziej. Bliźniaki tu są? Co wy tu w ogóle robicie, chłopaki, co? Co wy tu robicie w ogóle? Teraz tak, czy my coś tutaj możemy? Chyba nie. No jest to ciekawe, gdzie możemy zdobyć ten kufel piwa? Dobra, Harry, wyjdź jeszcze raz, bo tam, z tamtej strony to się troszeczkę zahaczasz. I tutaj generalnie też dość ciężko jest nacelować w miejsce, które by się chciało. No i Ron i Hermiona. Chcę to zielone, co tutaj jest. No. Chyba nie zadziała. Lumos też nie będzie działał. Sfokusować nie możemy. Expecto Patronum tym bardziej nie. Z Defindo nic. Fokus. Nie, Dean. To był przypadek, Dean. Naprawdę. Wcale nie jesteśmy ani trochę zazdrośni o Ginny, bo czemu mielibyśmy być? Ron jasno się wyraził, że spotykanie się z jego siostrą jest co najmniej złe. Okej, tutaj to samo. Panie profesorze, skąd mamy to piwo wziąć? A tutaj coś jest? Nie, tutaj tylko jakieś drzwi, w których też nic za bardzo nie ma, nie możemy przejść dalej. Dobra, ja się postaram poszukać to sama i za chwilkę wrócimy. Okej, tutaj na górze udało mi się zrzucić ze ściany kaczuszkę, a na obrazie był ktoś, kto chyba chciał mieć tą kaczkę, tak? I czy ty w zamian dasz do piwo? Aha, okej. Czyli ty dałeś nam kranik. No. Czyli faktycznie w to zielone nie mogliśmy wycelować, bo ono nie było kompletne. No co? Panie profesorze, dostarczyliśmy jedno piwo. Tego prosimy o coś w zamian teraz. Aha, czyli teraz dostaniemy zaproszenie na przyjęcie. A dla Rona? Oj, Ron. Biedny Ron, który nie został zaproszony, no. Ale jest Ginny.
Tak. Mocno filmowa scena, przeniesiona praktycznie jeden do jednego, kiedy Harry jako dżentelmen powitał Ginny przy stole, po prostu wstając i okazując jej odpowiedni szacunek. Chyba Cormac McLaggen, który interesuje się Hermioną, a Neville zupełnie nie zachowujący manier. No cóż, można powiedzieć, że rozumiem, do czego profesor Slughorn nie wytrzymał. Oj, Harry. To jest bardzo bezpośrednie. Może byś mógł jakiegoś podstępu użyć, co? Czyli teraz będziemy musieli coś posprzątać, tak? W sumie nie wiem do końca, co będziemy musieli zrobić. Ale... Tu, panie profesorze, na zdjęcie, co pan potrzebuje? Aha, dobra. Czyli ten stolik spod zdjęcia, on nam tutaj coś odblokował. Aha, musimy teraz pozmywać wszystkie naczynia. No, nie ma sprawy, panie profesorze. Generalnie są tutaj w książce skrzaty domowe, które z przyjemnością bym się tym zajęły, ale no, jasne, że pan wykorzysta do tego naszego biednego Harry'ego. Czyli kurczaka już zmietliśmy. Tutaj wszystko ze stołu zmiecione i możemy talerze. Czyli przyjęcie w sumie skończyło się zaraz po tym, jak weszła Ginny. No, dość osobliwe z punktu widzenia. Aha, stół musimy jeszcze oczyścić. No, panie profesorze, starczy już? No. To teraz pięknie. A, i dostaliśmy zaproszenie na przyjęcie bożonarodzeniowe. A tymczasem co u Malfoya? Malfoy coś kombinuje. Co mamy? Sklep Borgina i Bergsa i wyciągnęliśmy drabinę, którą przekazywał Malfoy z Hogwartu. Okej. Czyli mamy przyjęcie bożonarodzeniowe. Znowu Cormac McLaggen będzie tutaj smalił cholewki do naszej biednej Hermiony, a Harry zaprosił jako swoją osobę towarzyszącą Lunę. I co? Co musimy znaleźć? Musimy znaleźć Hermionę, tak? Okej, są tutaj gdzieś... Widzę Hermionę. Czy są tutaj gdzieś okulary jeszcze? Zanim oswobodzimy Hermionę, zobaczymy, czy są tutaj okulary żonglera, ale na razie nie widzę. No dobra. Hermiona, nie chowaj się pod lampą, co? Aha. Oj, dziewczyno. Znowu. Kolejna kryjówka Hermiony nie wypaliła. Ewidentnie. Tutaj na razie mamy nieaktywne, ale prawdopodobnie za zasłoną będzie coś się kryło. A tutaj co? Aha, Hermiona. Weź po prostu, powiedz chłopakowi, że nie i tyle. Oj. I nie dość tego, biedny Neville. W ogóle to ta scena w filmie była taka dość nie w porządku, bo to właśnie... Bo Neville wcale nie był kelnerem na przyjęciu bożonarodzeniowym, ale wręcz przeciwnie, był osobą, która czynnie brała w niej udział jako osoba zaproszona. Co prawda Slughorn na początku nie wiedział, jaką ma opinię ogólnie Neville wśród nauczycieli, wśród rówieśników, ale otworzyliśmy.
ale był zapraszany właśnie na spotkania klubu Ślimaka. Natomiast teraz widzimy, że został przeprowadzony Malfoy i został przeprowadzony według książki i filmu za to, że próbował ślizgnąć się na przyjęcie bez zaproszenia. Jednak nie jest to do końca prawda i po prostu Malfoy został przyłapany przez Filcha na pewnego rodzaju niecnych planach. Natomiast te plany i dalsze losy Harry'ego oraz znajomych poznamy już w kolejnym odcinku. Zostawcie po sobie jakiś ślad i słyszymy się już niedługo. Cześć!